Dziękuję, że przyszliście pomimo wczorajszej imprezy. Akurat dzisiaj nie będziemy mówić o RODO. Mam nadzieję, że jesteście w stanie to wybaczyć. Takie było zamierzenie. Dla tych z was, którzy jeszcze nie mieli okazji mnie poznać, to występowałem już rok temu i na paru też WordUpach, ale wtedy mówiłem o RODO. I mam też tutaj takie odważne założenie, że wy już naprawdę macie trochę dosyć patrzenia w ekrany komputerów, więc mówię bez prezentacji, ale spokojnie, myślę, że to nawet zrobi w całej tej sprawie lepiej. Tytuł tego wystąpienia, prawa autorskie w WordPressowaniu. No ja jestem prawnikiem, więc ja się skupię na tej części pod tytułem prawa autorskie. Postaram się wam parę tipów, że tak powiem, sprzedać. I pierwsze pytanie, takie powiedzmy na rozgrzewkę, jeszcze w nawiązaniu do wczorajszej imprezy. Dlaczego, pomimo tego, że nie są to nasze piosenki, mogliśmy wczoraj śpiewać na karaoke? Teoretycznie nie jest to takie proste, no bo w zasadzie, kurczę, śpiewamy coś cudzego, znaczy też załóżmy optymistycznie, że to, co robiliśmy, to było śpiewanie, tak? Bo nie we wszystkich przypadkach z tego, co zdołałem zaobserwować, ale już przyjmijmy tak, że to były covery, powiedzmy, rozpoznawalne wobec oryginału. Czemu możemy to zrobić? Ktoś komuś widocznie zapłacił. Nie my oczywiście. Prawdopodobnie zrobił to ten pan, który prowadził. Całkiem możliwe tak w życiu praktycznym, że tego nie zrobił. Ale jak to wygląda od strony obowiązków prawnych? Właśnie w ten sposób, że mimo wszystko ci wykonawcy powinni się spodziewać plus minus czegoś z tego tytułu, że posługujemy się ich twórczością. No i do tego prawo autorskie się sprowadza, że jesteśmy w stanie uzyskać jakieś wynagrodzenie, niekoniecznie pieniężne, choć dla niektórych może to być rozpoznawalność, niektórzy lubią być w ogóle anonimowi, z tytułu tego, że coś wyczyniliśmy. I przekładając to na WordPressa, jak sobie o tym myślałem przed wystąpieniem dla was, to uznałem, że właściwie sprowadza się to do dwóch kluczowych pytań. Pierwsze z nich, jak coś tam sobie wykodzicie, wypiszecie, to jak potem udowodnić, która część jest wasza, a która była na przykład z jakiegoś gotowca, z wtyczki czy z czegoś tego typu, czy po prostu zapożyczona. I potem będzie ktoś ukradł coś wam, załóżmy, i pojawia się problem, bo ukradł coś wam, a jednocześnie nie wiadomo, jaka część tej całości, która została ukradziona, stanowiła waszą pracę, a jaka była legalnym, powiedzmy, zapożyczeniem. Stąd pierwsza jakby myśl, którą chcę się z wami podzielić, to jest fakt, że pisząc, jeśli mogę to tak nazwać, pisząc starajcie się to wyodrębniać, bo prawda jest taka, że prawo wam tutaj akurat nie pomoże, a już na pewno nie pomoże wam tutaj sądownictwo, ani biegli, którzy są w wieku 50+. Tylko po prostu na tyle, na ile jesteście w stanie, piszcie to, wyodrębniajcie w sposób przejrzysty, jednoznaczny. Drugie pytanie to jest trudne pytanie stosunkowo dla prawników, natomiast ja tutaj na potrzeby naszego spotkania przegrzebałem temat. Jak to wygląda, czy za utwór w rozumieniu prawa autorskiego można uznać stronę internetową? Nie jest to ona wymieniona na przykład w prawie autorskim, także w pierwszym odruchu słabo, nie? Na szczęście nie jest aż tak słabo i tu wspomaga nas z zaskoczenia, nikt tego się nie spodziewał, a jednak Donald Trump. Ponieważ Donald Trump w czasach, kiedy jeszcze nie był prezydentem, a był kontrowersyjnym biznesmenem, teraz został kontrowersyjnym prezydentem, Donald Trump miał sobie stronkę i inna stronka się pod nią podszyła. No i krótko mówiąc, na jego prezydencie, na tym case'ie, ja oczywiście skracam wam tę przydługą historię, ale okazało się, że jest możliwość dostać po tyłku za to, że czyjąś stronkę się skopiowało. Tutaj głównie nie chodziło o, powiedzmy, backend, tylko o to łudzące podobieństwo zarówno w domenie, jak i w grafice i tak dalej. Chociaż myślę, że ten ktoś się absolutnie nie pierniczył i skopiował wszystko, tak? I po prostu dołożył własne reklamy. No i tutaj finalnie dochodzimy do wniosku pomału. Mam nadzieję, że jednak strona internetowa może być przedmiotem prawa autorskiego. Natomiast jak prawo w ogóle definiuje stronę internetową? Niestety nie jest to powiedziane. Są dwa wyroki sądowe. Jeśli będziecie chcieli, chociaż przypuszczam, że nie jesteście z tych nadambitnych, którzy życzą sobie sygnatur, ale jeśli chcecie, to mam je w notatkach. I powiem wam, jak te wyroki definiują stronę internetową. Pierwszy, który mi osobiście podoba się trochę mniej, który brzmi, że strona internetowa jest to informatyczny utwór zbiorowy. No, nie wiem, zbiorowy w ogóle, o co tu chodzi, no ale dobra. Natomiast w tej samej sprawie, co ciekawe, sąd niższej instancji, czyli ten teoretycznie głupszy, nazwał stronę internetową jako utwór elektroniczny oraz pewne graficzne ujęcie systemu.
To już tak, no, na tyle, na ile mogli, to coś tam wytworzyli. Spojrzałem na notatki, zapomniałem wam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, że mamy też case w Polski, w którym to firma Walutomat dostała zakaz sądowy tego, żeby pozycjonować się na słowo cinkciarz. Więc to też jest trochę na marginesie, powiedzmy, WordPressa jako takiego, ale żebyście wiedzieli, że w temacie się, powiedzmy, dzieje. Natomiast wracając do tych sędziów, chciałbym, żebyście zdawali sobie sprawę z dwóch rzeczy i jak powiem wam dwie, to zapewne one logicznie wam się złożą w pewną niepokojącą całość. Pierwsza jest taka, że żeby w tym kraju zostać sędzią, trzeba mieć 29 lat minimum. Druga jest taka, że jest to sędzia sądu rejonowego, a rozpatrywaniem spraw z zakresu prawa autorskiego zajmują się sądy okręgowe, gdzie są sędziowie bardziej doświadczeni, ergo starsi. I chyba już czujecie, co się święci. W gruncie rzeczy pada na to, że w waszej branży sprawami zajmują się sędziowie, no nie wiem, w okolicach powiedzmy 40, z których jednak większość w tych czasach, jeszcze jak robiło się to na lampach, to tego nie robiła. I nie mają tego, czego wam potrzeba, czyli po prostu kumacji, o co chodzi. Jednocześnie, jeżeli jest potrzeba, no, na przykład... Sorry, ale tutaj jest kupa ludzi po 40. Ale nie, 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 ja powiedziałem, że oni nie robili tego na lampach, tak? Bez przesady, ja nie mówię, że oni są starzy i mają nie żyć. Albo że czas na stalinowskie czystki, to w ogóle nie ten klimat. Mam tylko na myśli to, że oni faktycznie siłą rzeczy nie są na bieżąco z nawet takimi rzeczami niejednokrotnie, jak Facebook. No nie oszukujmy się, ci mimo wszystko niektórzy przynajmniej. Ja wiem, że tutaj, ja nie jestem pierwszy raz na WordCampie, bez przesady. Ja bardzo fajne rozmowy odbywałem, na przykład podpowiadałem na swojej pierwszej edycji komuś, gdzie, na który wydział prawa ma iść jego córka, więc myślę, że zdałem sobie sprawę już na początku, jak to wygląda w kontekście wiekowym. Natomiast no nie oszukujmy się, że sędziowie w takim układzie jednak często są trochę oderwani od tego, co was dotyczy. I tylko chcę wam to zasygnalizować, że wynika to z prostego faktu, po pierwsze, że wiek sędziego jest taki, a nie inny, z założenia, a jednocześnie, że to muszą być, bo prawa autorskie rozpatruje się w sądach okręgowych. Ci sędziowie bardziej doświadczeni, no krótko mówiąc starsi, no i matematyki krótko mówiąc się nie oszuka. Natomiast chciałem się też z wami podzielić case'em, niestety nie będę mówił tego nazwiskiem, ale bardzo mi się ten case podobał, gdzie sędzia przerwał sprawę na pół roku. I oczywiście wszyscy w ogromnym cudzysłowie zachwyceni tym pomysłem, żeby sprawa na pół roku zniknęła. Sprawa była właśnie z zakresu programowania, ale ten sędzia poszedł po prostu na kurs programowania. I to półrocze spędził na kursie programowania i następnie, w przeciwieństwie do wszystkich swoich kolegów z branży, wiedział faktycznie, co jest, no wiecie, co jest jakby rdzeniem, który każdy ma wspólny, co jednak było zapożyczeniem takim, powiedzmy, zakupionym, co było zapożyczeniem, krótko mówiąc, niezakupionym, a więc ukradzionym. On to wszystko zaczął kumać, bo po prostu patrzył w kod i rozumiał. I chciałbym, żebyście, jakby to ująć, popierali takie postawy. Ja nie będę mówił, jak to wyglądało w toku nazwiska, ale może życzę wam tego, żeby okazało się, że jeśli się sędzicie o prawo autorskie, na przykład do kwestii WordPressowej, to żebyście trafili na tego sędziego albo na takiego, który uzna, że ej, to był w sumie fajny pomysł. Tak samo w ogóle kwestie praw autorskich mogą stanowić pewną przewagę rynkową, ja bym to określił, bo tutaj mam kolejny dla was case. Być może kojarzycie, że jest taka nieduża wojenka między firmami, które nazywają się Samsung i Apple. Jest to wojenka bardziej oczywiście medialna niż praktyczna, ale któregoś razu Samsung przegrał z Apple'em, że ten telefon jest identyczny. Wyrok brzmiał, ten telefon jest identyczny. Ma identyczny procesor, ma identyczne parametry innego rodzaju, ma identyczne coś tam. Co zrobił Samsung? Samsung wrzucił ten wyrok na billboardy. Tego byście się nie spodziewali. Wrzucił ten wyrok na billboardy i napisał tak. Jak twierdzi sąd taki i taki, ten telefon jest identyczny. Ale tańszy. Jak twierdzi sąd taki i taki, ten telefon ma identyczny procesor. Cały autorytet sądu w Stanach Zjednoczonych tak twierdzi. Ale tańszy. I tak dalej, i tak dalej. Więc w gruncie rzeczy paradoksalnie może niejednokrotnie się okazać, że kwestia praw autorskich będzie stanowić dla was, jeżeli sprytnie, powiedzmy, to rozegracie, przewagę rynkową, nazwijmy to po imieniu. Teraz chciałbym o samych umowach już powiedzieć i tutaj najpierw zastanawiałem się nad tym, czy tego nie rozdzielić na dwie możliwości, czyli wasza umowa z tym kimś, kto od was stronkę zamawia oraz umowa z tym kimś, kto jest na przykład waszym pewnego rodzaju podwykonawcą, na przykład grafikiem i tak dalej, ale w sumie to się w tak wielu licznych miejscach pokrywa, że uznałem, że szczepimy to w pewną całość i że jesteście na tyle sprytni, że w razie co sobie będziecie w stanie to przełożyć, jak i w których sytuacjach to wygląda.
tak zwana umowa body leasing, czyli wypożyczenie ciał. Czyli krótko mówiąc, że na przykład Software House ma akurat wolne moce przerobowe i pożycza innemu swoich ziomeczków po to, żeby oni zdążyli wszystko zamknąć w projekcie, którego nie zdołali prawidłowo na przykład ocenić czasowo. Myślę, że nie trzeba wam mówić, że tak to czasem się zdarza i że w gruncie rzeczy niejednokrotnie nie jest tak, że jesteście konkurencją, tylko skrycie się, wspieracie. Ja to wiem od kuchni też. I ta umowa, tylko tyle chcę wam powiedzieć, i to też jest wyrok. I tutaj myślę, że może się wam przydać akurat zapisać tę sygnaturę. To jest 1ACA1061/16. 1ACA1061/16. Ta umowa ma charakter, taki jest klucz tego wyroku, umowy o świadczenie usług, a nie umowy o dzieło. Tym samym usługodawca nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku, kiedy jego pracownicy nie wykonają należycie zadań wyznaczonych im przez usługobiorcę, co z kolei doprowadzi do nienależytej realizacji, na przykład wdrożenia oprogramowania u jego klienta. To oczywiście możemy przełożyć z oprogramowania na WordPressowanie i tak dalej. Czyli clue jest takie, że nie było dosyć przejrzyste, jaki to jest rodzaj umowy, jak to wygląda w zakresie tego, kto ponosi odpowiedzialność w przypadku, nazywając to po staropolsku, fuck-upu. No i stanęło na tym, co usłyszeliście, że nie będzie ponosił odpowiedzialności ten usługodawca. Dobra, natomiast jak już chodzi o same techniki tworzenia umów, to ja mam dla was przede wszystkim taką sugestię co do właśnie techniki, żeby specyfikacja techniczna, żeby struktura strony, żeby to, co jest jakby przedmiotem zamówienia, wrzucić w umowie sobie załącznik. Bo w ten sposób będziecie mieli jedną treść umowy dla wszystkich, identyczną. Oczywiście zmieniać się tam będzie zapewne kwota, osoby kontaktowe i tak dalej. Ale dzięki temu, że wszelkie kwestie techniczne znajdą się w załączniku, to w razie co będziecie mogli sobie mówić, aha, to jest ta umowa, to jest ta, aha, tu jest dosłownie treść zamówienia. I tutaj chętnie nawiążę do tego, co wczoraj mówił Tomek Lach, do tego, co wczoraj mówił Oskar Rak, czyli generalnie do wycen, do ofertowania czy tego typu rzeczy, czyli ja na przykład w mojej praktyce, to już jest poza waszym WordPressowaniem, ale u mnie tak to wygląda. Jak ostatecznie oferta zostaje zaakceptowana, na przykład w formie maila, ona ma tam jakiś PDF-owy graficzny bajer, tak? To ona się staje załącznikiem, żeby było jasne. I tym sposobem umowa stanowiąca o wszelkich rzeczach typu odpowiedzialność, typu właśnie prawa autorskie, o których będziemy tu mówić najwięcej, jest w gruncie rzeczy taka sama, ja ją w sumie znam na pamięć, można tak powiedzieć. Druga strona też nie jest tam jakoś dramatycznie zaskoczona, a nie jest tak, że ta umowa z powodu na przykład tego, że tutaj musimy zdecydować, że to będzie na przykład robione w ten sposób, a to w ten, że cała umowa za każdym razem jest absolutnie inna. I chciałbym podzielić się z wami też dwoma możliwościami jakby określenia tych umów z angielska zwanymi. Pierwsza to jest fixed price, fixed właściwie powinno się czytać, gdzie to jest po prostu tak, jak bardziej wam się to kojarzy, ryczałtowo, umówiona stała kwota i tak dalej. Jeśli kojarzycie, to jest bliższe metodologii waterfall. Natomiast ta, która być może powinna was niejednokrotnie bardziej zainteresować, bo też właśnie w kontekście tego, co słyszałem wczoraj i co spodziewałem się usłyszeć w kontekście wielokrotnych poprawek, w kontekście tego, że finalnie to, co się pojawiło, nie do końca okazuje się być tym, co poeta miał na myśli, w kontekście tego, że tak naprawdę w trakcie okazuje się, że pojawiła się jakaś możliwość. To jest często, że to nie są poprawki wynikające przecież z waszego błędu, tylko poprawka na zasadzie, aha, no tu jest jeszcze taka opcja, to my ją chcemy. A wy wtedy mówicie, no to super, to my chcemy więcej pieniędzy. I zaczyna się tutaj kminienie i w tym przypadku tak zwane umowy time and machine wam się przydadzą, które są bliższe z kolei metodologii Scrum, no i po prostu polegają na tak zwanych sprintach. Ci z was, którzy znają to, to niech mi wybaczą, że na chwilę powiem coś, co kojarzą. Sprinty to są takie odcinki, w toku których raz na powiedzmy tydzień spotykamy się, mówimy, ej dobra, tyle czasu, tyle godzin poszło, za tyle godzin należy się tyle kasy, taki osiągnęliśmy efekt, co robimy dalej. I tym sposobem nie jest tak, że zmierzamy do jakiegoś określonego celu, tylko po prostu sobie przeskakujemy jak żabka, pomału, czasem zejdziemy w bok niestety, ale raczej nie, tylko po prostu finalnie przeskakujemy rzeczywiście do tego miejsca, na którym obu stronom zależało i generuje to nieco więcej ułatwień. Trudniej do tego oczywiście przynajmniej na razie w Polsce przekonać klienta i jest jeszcze jeden minus. No nie jest możliwe podeprzeć się jakimś kodeksowym gotowcem, no bo zapewne nie słyszeliście o tym, żeby w polskim kodeksie cywilnym, który jest z roku 64, była umowa pod tytułem fixed price albo time and machine. Natomiast no, jesteście w stanie skonstruować ją samodzielnie. Z rzeczy z kolei, które mogą się wam bardziej przydać, jak to ująć, właśnie jako wzorki, to musimy sobie rozstrzygnąć to, czy jest to umowa zlecenia, czy umowa o dzieło.
przede wszystkim oraz jak mają się kwestie współautorstwa i jak mają się kwestie, jeżeli na przykład wy zatrudniacie na umowę o pracę. To może zacznijmy od tych dwóch ostatnich. Jeśli chcecie sobie znów zanotować, jeśli jesteście fanami zadań z gwiazdką, albo na przykład lubicie sobie po prostu coś popisać o poranku na kacu, to są to dwie cyferki. Jedna to jest artykuł 9 i to jest artykuł w prawie autorskim, który w tłumaczeniu z prawniczego na ludzkie mówi, jeżeli nie mówicie się inaczej, a robicie w coś w dwie, trzy osoby, to znaczy, że umówiliście się, że zrobiliście porówno. A więc, jeżeli na przykład umówiliście się i macie umowę ja grafik, i grafik w gruncie rzeczy miał tam za zadanie, nie wiem, no, logo zrobić i może jeszcze jeden obrazek, ale w sumie nie ustaliliście tych proporcji, to może być średnio, bo może was ten grafik zaskoczyć, powołując się na ten przepis. Wy się jesteście oczywiście z drugiej strony w stanie z tego wykręcić, tak? Ale no po co w ogóle wam ta sytuacja? Lepiej byłoby określić albo proporcje, albo jednoznacznie, że grafik zrobił to, to, to i to. Druga rzecz, czyli artykuł z kolei 12 tej samej ustawy, prawo autorskie, o którym notabene szalenie często zauważyłem, że się zapomina. A on mówi, że jeżeli ktoś jest u kogoś zatrudniony na umowę o pracę, podkreślam jeszcze raz, umowę o pracę, tą taką, wiecie, najsilniejszą, najsilniej wiążącą obie strony, to tam już nie trzeba nic regulować na temat praw autorskich, jak one trafiają do kogoś, bo po prostu jest jednoznaczne, że trafiają do tej osoby, która jest pracodawcą. Więc jeżeli ktoś z was by mnie zatrudnił na umowę o pracę i chciałby się pośmiać z tego, co bym tam wyczarował na WordPressie, a potem opublikować, śmiało, bo to już nie jest moje, bo nie byłem na umowie o pracę. Natomiast no, jest kwestia jeszcze innych rodzajów przeniesienia lub podzielenia się generalnie prawem autorskim do czegoś, ale z tym was na moment zostawię w sztucznym napięciu, bo o tym, jeśli dobrze pamiętam, zamierzałem powiedzieć nieco dalej. Ja bym też zwrócił uwagę na to, jak to jeszcze w kontekście tych sprintów dokonać, jeżeli one się kończą, na przykład kończy się tydzień i chcielibyście dostać kaskę. To Boże warto, żeby właśnie taki zapis w umowie się pojawił, że natychmiast, jak kończy się tydzień, nie trzeba żadnego, nie wiem, oddania profesjonalnego, chyba że tego chcecie oczywiście, ale po co? Jeżeli chcecie, pojawia się coś takiego, natomiast lepiej, żeby było tak, że dzieją się czary, że kończy się tydzień, że następnie ta osoba, która ma płacić, płaci, a wy jako osoby, które podzieliłyście się prawem autorskim, dajecie to prawo, ale dopiero wtedy, w tym momencie. Czyli motyw tego typu, że nie dzieje się tak, że najpierw podzieliście się prawem, a teraz musicie się dobijać o hajs, krótko mówiąc. Więc bardziej wam się opyla wprowadzić rozwiązanie w umowie, które mówi, że na przykład jest kasa, ok, przechodzą prawa. Z automatu jest kasa, przechodzą prawa. Jest kasa, przechodzą prawa, a nie, że wy na przykład przekazujecie prawa w momencie oddania, a potem musicie się biadolić, bo nie macie po prostu haka, nazywając rzeczy po imieniu, na tę drugą osobę, bo ona już ma to, co chciała. I ona mówi, o, fakturka, no. I klasyka, to już słyszeliście, księgowa na urlopie i cała tego rodzaju, no nieprzyjemna w gruncie rzeczy historia, tak? Warto też, żebyście podzielili jakkolwiek to, czego klient się spodziewa, na... Prawnicy to nazywają oczywiście warstwą estetyczną, graficzną, widoczną i tak dalej. Ja myślę, zaryzykuję, że można to podzielić w WordPressowym rozumieniu na frontend i backend. I po prostu, żeby też było jasne, pomimo, że tych sformułowań tak prawnicy nie używają, pewnie dlatego, że ich nie znają, pomimo tego myślę, że można sobie taką metodologię stosować i też, żeby było jasne, na przykład, bo niejednokrotnie, dobrze o tym wiecie, jest tak, że to, czego klient oczekuje, to jest, żeby były takie kolorki, takie cyferki i tak dalej i trochę go ten silnik mało obchodzi. I pomijając to, z czym absolutnie się zgadzam, co wczoraj powiedział Oskar, żebyście umieli klientowi wytłumaczyć, co się tam dzieje na tyłach i żeby on dzięki temu wiedział, za co płaci, bo inaczej weźmie sobie kogoś, kto nie zabawił się w to tłumaczenie i tego nie dał i po prostu jest tańszy. Ale po drugie, żebyście też dzięki temu wytłumaczeniu tej mechaniki mieli okazję w umowie powiedzieć, a oprócz tego, co klient rozumie, jest też to, co jest powiedzmy na tyłach, wygląda to tak i tak i tak. To jest po pierwsze dla was korzystne, po prostu, bo wiecie, na czym stoicie. Po drugie, jest to dla was korzystne na wypadek, jeżeli odpukać dojdzie na przykład do sądu i będziecie musieli tłumaczyć komuś, kto jest z zewnątrz, czyli na przykład sędziemu, biegłemu, prawnikom, którzy nie zawsze ogarniają takie temaciwo, co i jak. I znów lepiej, żebyście mogli zrobić to w kontekście tego rodzaju, że
No było to wszystko czarno na białym. To będzie od tyłu wyglądać tak. To, że on tego nie rozumiał, robiliśmy co mogliśmy, ale tak to miało wyglądać. A nie sytuacja, w której mówicie, nie, nie, to było tak trochę na gębę. Na gębę to jest najgorsze, co możecie powiedzieć w ogóle w sądzie. To już lepiej nie mówić nic chyba, wydaje mi się czasami. W każdym razie na gębę to zły pomysł. I cała konstrukcja, w której opieracie się na jakichś ustaleniach ustnych, też jest niewygodna. I notabene polecam tutaj jeszcze jeden zapis umowny w kontekście akurat nie praw autorskich, ale myślę, że też pożyteczny dla was, który mówi tak. To jest ostateczna treść ustaleń, ta umowa. To kasuje wszystkie dotychczasowe negocjacje, propozycje, mailiki i tak dalej. Przez ten zapis nie będziecie mieli sytuacji, że na przykład zgodziliście się coś zrobić za, nie wiem, 10 kafli, a już wszystko myślicie, że trwa, a na przykład ten ziomeczek, który wam zamówił, już stronka jest oddana, a on mówi, ale, bo wyście tam w mailiku pisali, że tam będziecie też w stanie to zrobić za 8, jeśli coś tam, to może umówmy się, że jest jeśli coś tam i zaczyna się robić dziwna jakaś historia i wy wtedy macie, nazywajmy rzeczy po imieniu, dupochron, który mówi, panie Januszu, tu w umowie napisane jest przejrzyście jednoznacznie, że ta umowa jest ostateczna i kasuje wszystkie dotychczasowe następujące negocjacje. Bardzo ważna rzecz, jaka jest dla was w prawie autorskim i w sumie dość podstawowa. To jest różnica między przeniesieniem praw autorskich a udzieleniem na nie licencji. Co w uproszczeniu sprowadza się do tego, że w pierwszym przypadku zrobiliście stąd dotąd i tu nie ma, a w drugim zrobiliście stąd dotąd i tu nadal jest. Czyli w pierwszym przypadku sprzedajecie te prawa autorskie. Przenoszenie praw autorskich to jest sprzedawanie ich, tracąc samemu do nich prawa. Udzielenie licencji to jest ich jakby rozmnożenie, krótko mówiąc. Jeśli jeszcze prościej, no to sprzedaż właśnie taka namacalna jako porównanie, a to drugie to jest trochę wynajem. Czyli nie straciliście i co jeszcze, jak już tak mi się dobrze w to stuka, to jeszcze znaczy, że jeśli zrobiliście tak i tu nadal macie, to nikt nie zabrania wam zrobić tak albo tak. Czyli po prostu możecie się podzielić z większą liczbą osób, o ile nie jest to licencja wyłączna, co też wyraźnie należałoby zapisać. Jeśli zrobicie ten życiowy błąd i nic nie napiszecie, to macie coś, co chroni twórców generalnie, w tym również was. To znaczy, jeśli strony nic nie ustaliły albo nie jesteśmy w stanie ustalić, co ustaliły, jakkolwiek to brzmi, to zakładamy tę konstrukcję korzystniejszą dla artysty, bo wy jesteście artystami w tym układzie, czyli wy jesteście zakręceni jak sto słoików, nie rozumiecie umów, tak? Wyobraźcie sobie, że jesteście takim ziomeczkiem faktycznie, że to chodzi o obraz, a nie o kot, nie? Wyobraźcie sobie, coś tam namalowaliście, coś tam dostaliście pieniądze i to znaczy, że nikt nie zabroni temu artyście namalować takiego samego obrazu, a wam zrobić coś takiego samego. I taka jest różnica w uproszczeniu między licencją, udzieleniem licencji na coś, a przeniesieniem tych praw autorskich. I rozwiązanie dla was, wiecie dzięki temu, co jest lepszym polem do negocjacji. To znaczy, jeżeli mamy do czynienia z przeniesieniem, jeśli ktoś od was oczekuje przeniesienia, to wy oczekujecie więcej hajsu, bo blokujecie sobie możliwość użycia tego na przykład ponownie. Natomiast jeżeli na przykład widzicie coś takiego, że ktoś zaczyna używać waszych rzeczy, na przykład grafik, i wy wzięliście coś od grafika i macie pretensję, że to samo jest na innej stronce, to zastanówcie się, czy mieliście z nim umowę, a jeśli nie mieliście, to chyba jednak on ma rację, chociaż pewnie też o tym nie wie. Ale rozumiecie, o co chodzi, tak? Jest jeszcze kwestia, jak to nazwać, kwestia możliwości edytowania danych plików, danych stron. Czyli krótko mówiąc, czy jesteśmy uprawnieni, czy jak tam to sobie nazwać, do robienia własnych wersji. Czyli jeżeli ja skorzystam sobie z tej Monalizy, to czy mogę jej domalować wąsy? Pomijając już to, że oczywiście ten przykład jest artystyczny i tam to była pewna prowokacja, te wąsy i tak dalej. Czy ja na przykład, jeżeli wezmę od was stronkę, mam prawo w niej grzebać? Bo na przykład może wy sobie nie życzycie, żeby, jak to się mówi, na mieście ktoś sobie zajrzał w kot i powiedział, co tam nabzdurzył, a to nie byliście wy, tak? Albo może na przykład po prostu nie chcecie. Więc zachęcam serdecznie i ciepło, żeby też zainteresować się tym tematem.
na jakich to się odbywa zasadach, czy rzeczywiście ta możliwość ma być, czy na przykład, co ja najczęściej robię swoim klientom, czy na przykład nie powiedzieć, że możliwość jak najbardziej jest, ale tylko dla mnie, bo to jest złoty środek, żeby doprowadzić do tego, że ta osoba, u której zrobiliście stronkę czy coś innego, do was wracała, bo jest związana w pewien sposób. Chyba, że jakoś tam oczywiście pozostawić jej należy możliwość odpuszczenia tej umowy, ale jednak. Jeszcze pola eksploatacji. Myślę, że warto, żeby wam powiedzieć, co to jest. Pola eksploatacji to są takie płaszczyzny, na których dany utwór można właśnie dystrybuować, rozmnażać, czy jak tam to sobie nazwiemy. Czyli tak, przełóżmy to na chwilę znowu nie na stronkę, bo to trudniej by było mi sobie wyobrazić, tylko na to, że ja namalowałem obrazek i ktoś chce tego obrazka użyć w swojej kampanii reklamowej. Więc powinien ze mną się umówić na to, że ten obrazek będzie używany na ulotkach, na billboardach, w telewizji, na Facebooku, w internecie i tak dalej. To, co wyliczam na palcach, to są w uproszczeniu pola eksploatacji i jest znów korzystne dla mnie jako takiego zakręconego, nieprawnego artysty domniemanie, że jeżeli czegoś nie wpisaliśmy, to ja tego nie chciałem. A więc teraz dla was informacja. Jeżeli macie do czynienia z tym, że na przykład coś pobieracie od grafika czy podwykonawcy, czy kogoś na umowie właśnie o dzieło, czy o zlecenie, to zwróćcie uwagę na to, że ten osobnik może na przykład wam powiedzieć: OK, ja się zgodziłem na następujące pole eksploatacji, że na przykład mój obrazek pojawi się na tej stronce, ale nie zgodziłem się na to, żebyś wrzucił go w ulotki, które rozdajesz na mieście, albo żeby to było w telewizji pokazywane i tak dalej, i tak dalej. I on będzie miał rację. I to, że on będzie miał rację, generuje to, że on będzie mógł do was wyskoczyć z propozycją negocjacyjną, sprowadzającą się do tego, że macie mu zapłacić. A wy, znając życie, już dawno jesteście, chciałem powiedzieć, w czym jesteście, ale zapewne się domyślacie, w czym jesteście, a przypomniało mi się, że to się nagrywa, więc jesteście w bardzo złej sytuacji. Innymi słowy, jesteście już mocno zaangażowani w ten temat, i już bardzo ciężko byłoby wam odkręcić, na przykład to już poszło do druku, te ulotki załóżmy, tak? Nie jesteście w stanie tego odkręcić i wtedy, prawda jest brutalna, zgodzicie się na każdą kwotę, która oczywiście nie przekracza tych budżetów, no wiecie o co chodzi, ale no jesteście w bardzo kiepskiej pozycji negocjacyjnej. Czemu? Bo nie pomyśleliście na zapas, bo nie wrzuciliście pola eksploatacyjnego na zapas, więc z tego też wynika, że jak widzicie niejednokrotnie umowy, i ten fragment o prawach autorskich, to tam jest spora wyliczanka tych pól eksploatacji, bo ludzie robią to na zapas. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której jakiegoś pola zabraknie, no to sprawa jest jasna. Co więcej, zwróćcie też uwagę na to, co z polami eksploatacji, które powstaną w przyszłości. Czyli na przykład, no najbardziej bieżącym przykładem jest to, że ustawa jest z roku 1994. Ona ma taką przykładową wyliczankę tych pól eksploatacji i tam wiecie, jest tu repografia, sitodruk, jakieś takie rzeczy. Mimo co absolutnie nie przeszkadza tym, którzy po prostu umowę sobie skonstruowali poprzez zajumanie z internetu czyjejś, to absolutnie nie przeszkadza im przekopiować to w całości bezmyślnie, ale ustawa z 94 zdecydowanie nie miała okazji poruszyć takich kwestii jak pole eksploatacji typu aplikacja mobilna. I tu zaczyna się impreza. To jest mój ulubiony przykład, ale wyobraźcie sobie, że nie wiem, za 5 lat wymyślą coś jeszcze. Więc pojawiły się kłopoty, bo nie było to wpisane, nic. I na przykład od zawsze mamy sobie stronkę, tak? Ja tu od zawsze mam stronkę, chciałbym doprowadzić do tego, że jest aplikacją. No chciałbym na przykład, żeby było tam to samo logo, nie? Albo te same grafiki, ten sam kod pewnie w jakiejś tam części, to już będziecie lepiej niż ja wiedzieć. I jestem w trochę krytycznej sytuacji, bo ten ktoś stawia mnie drugi pod ścianą. Stąd warto byłoby skonstruować zapis, który ja właśnie wprowadzam, dlatego mi to przyszło do głowy, żeby wam to powiedzieć, który brzmi w uproszczeniu. Jeżeli pojawi się nowe pole eksploatacji, strony zobowiązują się spotkać i natychmiast coś ustalić. Znaczy, oczywiście ustalić, że to przechodzi, tylko że na jakich warunkach. Ale chodzi o to, że dzięki temu nie mamy sytuacji, że my na przykład zrobiliśmy już tę apkę, wnieśliśmy wielki hajs i tak dalej, tylko że to w momencie, jak pojawia się aplikacja, możliwość stworzenia aplikacji, dzwonimy do gościa i mówimy: słuchaj, zgodnie z umową chcielibyśmy się spotkać z tobą, żebyś nam jeszcze udzielił.
No i on pewnie, znając życie, jeżeli pomyślicie o tym odpowiednio wcześnie, pomyśli sobie, co to jest? I zgodzi się. I zgodzi się i będą tam mniejsze potencjalnie koszty, powiedzmy, budżetowo. Zobowiązałem się jeszcze opowiedzieć wam o umowach tych nie typu time and machine, nie typu generalnie niekodeksowego, czyli dwóch podstawowych umowach, jakie mogą was wiązać, czy to z waszym podwykonawcą, czy to was z kimś, i w których może pojawiać się wątek praw autorskich. Jeszcze zanim to powiem tak, że teoretycznie umowa w zakresie praw autorskich, czy to przeniesienia, przekazania, czy udzielenia licencji, teoretycznie jest to odrębna umowa, natomiast w praktyce najczęściej jest po prostu wpleciona w tę główną. Ale kolejna rzecz, z tego, że jest to odrębna umowa, wynika, że ma być za to odrębny hajs. Więc jeżeli w waszej umowie zabraknie na przykład powiedzenia, stąd jeżeli się z tym spotkaliście, to już wiecie czemu, że ktoś dostaje, nie wiem, 20 kafli za wykonanie strony i zeta za przeniesienie praw autorskich. Albo, co jeszcze jest częstsze i czego ja osobiście jestem zwolennikiem, zapis, który mówi, że kwota główna powyższa mieści w sobie kwotę z tytułu podzielenia się prawami autorskimi. Ale jeśli tego zapisu w ogóle wam zabraknie, to teoretycznie mamy tutaj ryzyko, że no, strony nie ustaliły tej kwestii i że ktoś znowu wam to wyciągnie i będziecie musieli się dogrzebywać do jakiejś umowy. Praktyka moja, ja w tym autorskim trochę się bawię, praktyka moja jest taka, że to nie jest tak, że ktoś na przykład sobie za miesiąc przypomni, o, wiesz co, nie było, tylko poczeka, aż już to się, wiecie, rozkręci, zaangażuje, aż już będziecie w sensie PR-owo-medialnym pod ścianą i wtedy mówi, no dzień dobry. Fajna była ta umowa, nie? Dobrze się ściągała z internetu. No niestety nie zawierała czegoś tam. I może to być na przykład kwestia ogarnięcia praw autorskich, więc zwracajcie uwagę na to, jakby wplatając jedną umowę w drugą, bo to jest akurat, uważam, dobra praktyka, ale zwracajcie na to uwagę, żeby też ta kwestia wynagrodzenia, tego przeniesienia i tak dalej, tudzież udzielenia licencji była połapana i te wszystkie, o których powiedziałem dotąd. A teraz jeszcze kwestia stosunkowo podstawowa, ale uznałem, że chcę wam o niej również powiedzieć, bo mimo wszystko mam wrażenie, że wiele osób o tym nie wie. A mianowicie różnica między tym, że podpisujecie z kimś, będąc po jednej i drugiej stronie, umowę o dzieło, a umowę zlecenie. Więc różnica jest taka, że jedna z nich jest tak zwaną umową starannego działania i to jest umowa zlecenia, a druga jest umową rezultatu, czyli tłumaczeniu jeszcze bardziej, ale to myślę, że warto sobie zapamiętać te sformułowania, starannego działania i rezultatu, czyli tłumaczeniu jeszcze bardziej. W umowie o dzieło zobowiązujecie się dać rezultat w postaci strony na przykład. Rezultat. Czyli jeżeli ze mną podpisujecie umowę o dzieło, załóżmy, jako prawnikiem, zobowiązuję się dać wam pozew. Jeżeli podpiszecie ze mną jako prawnikiem umowę zlecenie, zobowiązuję się do starannego działania, czyli będę was reprezentował w sprawie i zrobię, co się da. Ale nie rozliczycie mnie z tego, czy byłem fajny, czy nie fajny, czy jest jakiś efekt, rozumiecie? Widzę, że kiwacie głowami, więc zakładam, że tak. I przełóżcie to sobie na wasze branżowe kwestie. Ustalcie, jaką chcecie umowę, bo to nie jest takie byle co, bo to nie jest tylko kwestia tego, jak bardzo obejdziemy ZUS przy robieniu tej umowy, wbrew pozorom. Tylko jest to kwestia tego, że podstawowa różnica, jest jeszcze kilka, to i drugą zamierzam wam powiedzieć, ale podstawowa jest taka, że w jednej umowie wyobraźcie sobie, że jest to czas dokonany, czyli zrobię, a w drugiej będę najlepiej robił, jak umiem. Ale nie rozliczaj mnie z tego, co się da. A druga różnica jest w kwestii podwykonawstwa. I to też się wam przyda, jeżeli na przykład wam zlecono jako zleceniobiorcy, tudzież dziełobiorcy, w zależności od rodzaju umowy, no to wtedy chcielibyście mieć powiedziane, czy możecie mieć podwykonawcę, czy nie. W obu przypadkach możecie w treści umowy to zmienić. Ale jeśli tego nie ruszyliście tematu, to w umowie o dzieło nie możecie mieć podwykonawcy, a w zleceniu tak. W obu przypadkach możecie po prostu napisać, że nie, że można, spoko. Ale jeśli tego zabrakło, a nie będę bez obrazy, tak? Ale nie będę zaskoczony, jeśli nie macie nic na ten temat, bo macie umowy, które są takie sobie. Więc może zastanówcie się nad tym, czy potem ktoś wam nie wyciągnie czegoś kompletnie znikąd. Ostatnia kwestia, którą chciałbym poruszyć, to jest przepraszam, ostatnia z kwestii autorskich, a jeszcze mam zamiar powiedzieć jedną. To jest kwestia prawa do wizerunku. To pokrótce. Artykuł 81 prawa autorskiego mówi, że jeśli czyjąś buźkę, tudzież figurkę macie na zdjęciu, to zakładamy, że on się zgodził.
że trzeba mieć tę zgodę. Są dwa wyjątki. Po pierwsze, jest to ktoś znany, czyli na przykład nie musicie zapewne Donalda Trumpa pytać o zgodę. Po drugie, ktoś stanowi część większej całości, czyli jeżeli zrobimy sobie fotkę teraz tutaj smartfonem, a ktoś by akurat przechodził, to nie musimy robić tak, że o, pan w kapeluszu, przepraszam, pan się zgadza? Tak, okej. Okay. To nie, bez przesady, ale to są dwa wyjątki, a możecie się liczyć z ryzykiem, że na przykład grafik wam podrzucił coś, a wy nie mieliście uregulowane, że on się tym zajmie, że to jest jego problem. Grafik wam coś podrzucił i to wy spotykacie się z aferą, że ale ja jestem na tym zdjęciu, a ja się nie zgadzałem. I wy chcielibyście zapewne wtedy móc powiedzieć, no, ale to grafik schrzanił. Ale w sumie nie macie takiej możliwości, bo nie zapisaliście tego z góry w umowie. Możecie tak powiedzieć, ale będą, wciąż pretensje z siebie nie zepchnęliście. Dobrze zdajemy sobie sprawę, że psychologia to co lubimy najbardziej. Okej. A teraz chciałbym wam powiedzieć poza prawem autorskim to, co ci z was, którzy byli wczoraj u Oskara, słyszeli, że zamierzam powiedzieć. Czyli kwestię tego, że możecie, dosłownie na dniach to się stało, lepiej zresearchować temat, jeśli mogę tak to powiedzieć, w zakresie na przykład potencjalnych waszych kontrahentów, w zakresie waszych konkurentów. Sprowadza się to do tego, że jeżeli są to spółki, to na stronie KRS-u od niedawna możecie zapoznać się z ich pełnymi papierami, jakie mają obowiązek złożyć do sądu. Czyli spółka co roku musi złożyć sprawozdanie finansowe, opinię kogoś, kto się na tym zna, czy ono się trzyma kupy. Z niego wynikają na przykład to, jakie ponosi koszty. Z niego wynikają to, jakie w ogóle ma obroty, zyski, zarobki, jak tam to sobie określimy. To wszystko tam macie czarno do białym. A więc po pierwsze, jak do was się zgłasza jakaś firma i twierdzi, że chce od was stronkę, to możecie sobie sprawdzić, no dobra, to jakie oni mają budżety. Po drugie, jeśli do was się zgłasza jakaś inna firma, to możecie sobie sprawdzić, że to są oszołomy, krótko mówiąc. Macie coś więcej do podparcia się co do researchu, jeżeli chodzi o tematy, o leady nazwijmy to. Możecie lepiej badać leady niż na podstawie tego, że mają fajną lub nie stronę internetową, co jednak nie jest wyznacznikiem, oraz plotek w branży. Więc ja bym się na tym skupił. Możecie się niejednokrotnie zaskoczyć, że firmy, które uznawaliście na przykład, że są porównywalne, absolutnie nie są, tylko to tak wygląda. Możecie spojrzeć na przykład, i tutaj na to zwracam uwagę, wczoraj też zwróciłem na to komuś uwagę już na imprezie, możecie też na przykład zajrzeć i dowiedzieć się, że stanowicie 50% dochodów jakiejś firmy. No to chyba zapragniecie renegocjować umowę, nie? Bo wiecie, jak mocno macie pozycję negocjacyjną. Pomyślcie teraz odwrotnie, że ktoś może zajrzeć wam, że stanowi 50% waszych dochodów, jego jakieś stałe zlecenie, jeżeli odejdzie, to jest po was i on to wie. On to od zaraz będzie wiedział, on to już może sprawdzić, on to być może już wie. Więc pomyślcie sobie, że kurczę, tak może być, że on wie, że rzeczywiście, że co drugie zlecenie jest od niego, że bez niego padnę, przyjdzie z renegocjacją. Czemu? Bo może. Bo taka jest prawda, że może. Więc przyjrzyjcie się też temu tematowi i oczywiście możecie sobie zanalizować konkurencję, popatrzeć skąd zarabiają, ile, czy to się wam podoba i tak dalej. I ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, widzę, że Mariusz też już czeka na pytania. Za chwilkę oddam wam głos, bo spodziewam się sporej liczby pytań, ponieważ pamiętam, jak było rok temu. Jakby co, będę już z doświadczenia. Tak, rok temu duża część pytań wylądowała na korytarzu, więc też zapraszam. Ostatnia rzecz, jeżeli chcecie właśnie się dowiedzieć więcej o tym researchowaniu ludzi, to tak się przypadkiem składa, że dosłownie wczoraj wleciał na ten temat artykuł na mój blog. Podejrzyj kontrahenta i tak dalej, więc zapraszam na tomaszpalak.pl lub akurat w tym gronie zrozumiecie, że istnieją takie domeny prawnik.blog bez.pl. Więc zapraszam, tam też jest sporo na temat prawa autorskiego. Ostatnimi czasy jest siłą rzeczy faktycznie sporo o RODO. Jeśli macie pytania o RODO, to możecie też oczywiście śmiało je zadawać. Jest tam 20 parę wpisów, jest tam do mnie też kontakt, chociaż oczywiście, jeżeli będziecie chcieli go uzyskać namacalnie, to również do tego zachęcam. Jak chodzi o to, co zamierzałem dzisiaj wam powiedzieć, to jest wszystko i bardzo dziękuję za uwagę.